Krzysztof Diabolo Owrawczyk, siemanko. Witam serdecznie. Krzysiu, powinien zapytać, co tutaj robisz, no jesteś bokserem, więc... Nie, szczerze. Ostatnio słyszałem, że bokser to rasa psa. Dokładnie. Dokładnie. Znaczy, tak kolokwialnie można powiedzieć, się mówi, ale generalnie sportowca, tak nie wiem, pięściarz jest pięściarzem, bo bijemy się na pięści, więc wydaje mi się, że określenie pięściarz będzie odpowiednie, a bokser takie w pewnym sensie w sloganie takim, tak? Ligowy pięściarz Krzysztof Diabolo-Owrawczyk. Dokładnie, dziękuję bardzo, witam serdecznie. Już lepiej. Krzysztof, troszkę kontrowersyjnie Ciebie zapytam. Bo jak, o co? Troszkę kontrowersyjnie chciałem Cię zapytać. Mogę nie odpowiedzieć, tak, ale pytaj. Miałeś na stole contract fame, pomijam to. Dlaczego nie walczysz na tej gali, skoro jesteś naszym dobrem bokserskim narodowym? To pytanie na pewno do mojego promotora Andrzeja Wasilewskiego. To po pierwsze, a po drugie było za mało czasu na przygotowania, tak szczerze powiedziawszy. Ja trochę byłem w rozjazdach, nie było mnie, miałem znak zapytania pod względem boksowania, więc trochę treningi odpuściłem i miesiąc czasu tak naprawdę nie wystarczyłby do tego, żeby się tutaj dobrze przygotować. Nie ma kamery, jesteśmy wśród kumpli i pada do Ciebie takie pytanie. Nie masz troszkę bólu, że kontrakt tam ustawiłeś, tu mógłbyś walczyć i nie walczysz? Zaraz wychodzi Czerkaszyn i będziemy oglądać, jak boksuje. Mam nadzieję, że poradzi sobie, wiesz? Czy polski boks ma szansę, żeby jeszcze być w takim gazie jak kiedyś? Ja myślę, że na pewno ma szansę. Jeśli będą organizowane imprezy tego typu, właśnie zaczyna boksować, jeśli będą organizowane imprezy tego typu, to myślę, że się obroni. Jeśli nie będzie tego typu imprez, nie będzie walk, to jest walka z najwyższej półki. Nie ma nic wyższego. To jest jakby high level. Wszystko inne, jakby można powiedzieć, nie chcę mówić, inne sztuki walki, które u nas są popularne, dokładnie, mogą się schować, za przeproszeniem, pod dywan, bo to jest, nie ma nic wyższego jak dzisiejsza impreza. I dzisiejsze, można powiedzieć, boksy usyka. Nie ma nic bardziej, jakby można powiedzieć, prestiżowego. To jest jakby top. To jest jakby doskonał Oscara. To chyba możemy sobie wszyscy życzyć, aby więcej na karcie było Polaków i część tego typu imprezy. Absolutnie tak, absolutnie. Krzysztof, nie zabieram czasu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.